No i spójrzcie na to, jak to pięknie wygląda, jak to się prezentuje. Naprawdę pycha sprawa. Do tego mam tutaj trochę ugotowanego ryżu. No i próbujemy. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie danie z mięsa mielonego. Akurat u mnie karkówka, bo jest bardziej tłusta i bardziej fajnie przechodzi smakami. Do tego będą warzywa i te warzywa to będą odgrywały najważniejszą rolę, bo w sumie tego mięsa tutaj mam 600 gramów mielonego. Do tego mam jedną taką dość sporą cukinię, jedną paprykę, jest tutaj imbir, jest cebula. Jest tutaj czosnek, tego czosnku mamy tutaj 5 sztuk, są jeszcze dwie marchewki, ale najważniejszą rolę to będą odgrywały przyprawy, więc ja już Was zapraszam do przepisu. No i teraz jedziemy po kolei wszystkie warzywa. Ja myślę, że zaczniemy od cukinii. I cukinię potniemy sobie po prostu na ćwiartki. Powiedzmy taki niecały centymetr grubości, żeby ta cukinia była w tym daniu wyczuwalna. My ją dodamy na koniec, co prawda, ale niech ona będzie taka troszeczkę grubsza. Ok, następne co pokroimy to marchewka i cebula. Marchewkę pokroimy sobie no, na takie półksiężyce, powiedzmy. No i załatwiona. No i cebula. Cebulę pokroimy sobie w piórka. Okej. No i mam tutaj jeszcze czosnek i imbir. Może zacznę od tego imbiru. Wezmę go, drobno pokroję. Ok, i teraz do niego dodam czosnek. Ok, jak mamy tak drobno pokrojone, przekładam to do osobnej miseczki. Można by to też zmiażdżyć w moździerzu, bo moździerz też będę używał do przypraw. Ale pokroiłem to sobie i też jest spoko. Dobra, aha, no jeszcze została nam papryka. Paprykę pokroimy sobie taką drobniejszą kostkę trochę. Ok, papryka pokrojona, teraz zabierzemy się za przyprawę. No i teraz będziemy tutaj musieli to odpowiednio to mięso doprawić, przyprawić, żeby naprawdę pysznie smakowało. Więc tak, już Wam tutaj pokazuję, co mam. Goździki 3 sztuki, nasiona kolendry 1 płaska łyżeczka. Kardamon. Wiecie, że ja lubię ten kardamon. Do mięs jest idealny. 2 sztuki. Mięsa nie mamy zbyt dużo, więc też nie chcę zbyt mocno polecieć tutaj aromatami do przodu, bo by było za mocno aromatycznie. Pamiętajcie, że jeszcze mamy czosnek, mamy tutaj imbir. Ziele angielskie 2 sztuki. Pieprz czarny. Płaską łyżeczkę. Uwaga, dzisiaj robimy to, to będzie trochę dzisiaj ostrzejsze wszystko, będzie tutaj też papryka ostra, więc na to uważajcie, dzisiaj jest taka potrawa stricte dla mnie, raczej dzieciaki tego nie ruszą, będzie za ostre i Ola też na pewno nie. I kminek, płaska łyżeczka, do tego dodam 1 kopiastą łyżeczkę soli, no i musimy to dokładnie sobie rozetrzeć.
roztarte jest dość dokładnie. Wyciągamy te łuski po tym, to po kardamonie. To jest nam już niepotrzebne. To co ze środka miało wypaść, to wypadło. Tu jeszcze trochę zostało. Ok, są puste. Jeszcze troszeczkę to rozetrę, ale już niedużo. Ok, i to wszystko. Idziemy na kuchenkę i zaczynamy gotować. Naprawdę potrawa jest prosta, więc każdy to ogarnie. Idziemy na kuchenkę. No i w tym momencie roztapiam dwie łyżki masła klarowanego. Od razu wrzucam dwa liście laurowe. Niech to robi swoją robotę, niech to doda aromatu jeszcze. Następnym składnikiem, który zaaromatyzuje nam świetnie tą potrawę, to jest laska cynamonu. Też tutaj ląduje. Niech to się ładnie wszystko nam roztopi, to masło. I no i zaczniemy to smażenie. Także jeszcze chwilę to potrwa. No i jak już tutaj wszystko się ładnie roztopiło, już jest wysoka temperatura, wrzucamy mięso. Staram się je rozdrobnić, żeby nie było takie zgrupione. No i od razu tutaj dodajemy przyprawy. To wszystko, co mamy z moździerza. Niech to się wszystko tutaj z tym mięsem razem, no nie przypali, ale żeby to wszystko się podgrzewało równo z tym mięsem. Wtedy będzie dużo lepszy smak i aromat. Do tego od razu tutaj wejdzie płaska łyżka papryki słodkiej. I uwaga, bo to będzie pikantne. To jest duża łyżka, ale jeżeli na łyżeczki, to łyżeczka papryki ostrej, ale to będzie ostre, więc mówię, uważajcie z tym aromatem, z tym smakiem, żeby to kogoś po prostu, ktoś nie powiedział, że to jest po prostu zrobiłem coś, co jest niezjadliwe. To jest zjadliwe jak najbardziej, po prostu będzie to pikantne, więc jeśli nie chcecie takiego pikantnego, dodawajcie połowę łyżeczki papryki ostrej. Mieszamy, mieszamy. Cały czas smażymy, cały czas maksymalny ogień. Jak mięso się tak troszeczkę już nam podsmaży, to robimy miejsce, powiedzmy, na środku. No i dodajemy cebulę. Niech ta cebula zaczyna się tutaj już smażyć z tym mięsem. Dobra, wymieszamy i smażymy. Cebula zaraz puści wodę i ona się właśnie w ten sposób podsmaża. Inaczej. Znaczy, oczywiście możemy wrzucić marchewkę. Możemy też dodać paprykę. No i dalej to wszystko smażymy. W miarę to wyrównam i przykrywam pokrywką. Niech to się teraz tam troszeczkę podduszą te warzywa z tym mięsem. Nie dodaję wody, absolutnie nic. Raz po raz tylko to zamieszam. To ma się cały czas podsmażać, dusić i w ten sposób. Nie dodaję tam żadnej wody na razie. Na razie nic tym więcej nie robimy. Czekamy. No, dzisiaj takie szybkie gotowanie, że zapomniałbym o bardzo ważnym składniku, który został na stole i przyniosłem sobie. No tutaj mamy ten czosnek z imbirem oczywiście. Też tutaj to wchodzi od razu. Te warzywa zaraz puszczą swoje soki i to się wszystko tu będzie pięknie dusiło. Przykrywamy, dusimy jakieś 15 minut. To już się dusi jakieś 15 minut, zobaczcie ile to puściło wody. I o to chodzi. Wszystko się tutaj dusi we własnych aromatach. Teraz dodajemy tutaj, żeby to jakiś kolor fajny chwyciło to mięso, dwie płaskie łyżeczki kurkumy. Ok. Mieszamy. I nadal dusimy. Więc teraz tak, danie mnie się gotowało, dusiło raczej, przez jakieś 20 minut. Jeszcze trochę tej wody tu jest, widzicie, zostało od tych warzyw, ale już tutaj jest prawie sucho na patelni, a do tego nie mogę doprowadzić. Nie chcę też dolewać wody z zewnątrz,
bo będzie tu całkowicie inny składnik dodany niż woda. Ale teraz właśnie wchodzi w tym momencie cukinia, bo marchewka była drobno pokrojona, ona już też jest miękka, więc dodaję cukinię i będę smażył dalej. Ile? No parę minut, aż ta cukinia po prostu zacznie się robić miękka. Później dodam ten ostatni główny składnik, no więc poczekajcie, bo warto. No i podam sobie to dzisiaj z ryżem. Będzie takie coś innego na obiad. Ryż mamy rzadko, no i dzisiaj akurat wjedzie na obiad ryż, ale to w sumie chyba tylko dla mnie, bo no danie jest dość ostre. Przykrywam, no i duszę dalej. No i teraz po następnych 10 minutach cukinia puściła trochę wody, ale ona jeszcze nie jest do końca taka jak powinna być. Jeszcze jest taka dość twarda. Dodaję ten mój tajny składnik. A to jest cała puszka mleka kokosowego. No dlaczego? No zawsze dodaje się to mleko kokosowe, jak potrawa jest bardzo ostra, pikantna. To właśnie to mleko kokosowe łagodzi tą pikanterię. I ja wam coś powiem. Normalnie jako ciało stałe to takiego kokosu to ja nie lubię za bardzo. Jak coś jest kokosowego, coś z wiórkami kokosowymi, to ja tego nie cierpię. Ale takie mleko kokosowe to ja uwielbiam. Nie wiem, podobne w smaku, ale po prostu to mi pasuje, tamto nie. Zmniejszam ogrzanie na minimum. Przykrywam i jeszcze to duszę tak długo, aż cukinia będzie miękka. No i spójrzcie na to, jak to pięknie wygląda, jak to się prezentuje. Naprawdę pycha sprawa. Do tego mam tutaj trochę ugotowanego ryżu. Nabieram z tym sosem dość pikantne, także uwaga na przyprawy, które dodajecie. Głównie na ostrą paprykę. Jeszcze troszeczkę sosu. Tak to się prezentuje. No i zaraz skosztujemy. Pachnie przecudownie. Ja tutaj tylko sobie to posypię troszeczkę jeszcze pietruszką. No i próbujemy. Ja pierdzielę, to jest przepyszne. Te przyprawy tutaj taką robią robotę i te mleko kokosowe na końcu. Posłuchajcie, musicie spróbować. Nie trzeba lecieć do Indii, żeby zjeść coś tak pysznego właśnie w ich klimacie, bo to jest taka potrawa w sumie z ich klimatu, bo te wszystkie przyprawy, które dodajemy do tego moździerza, to powoli się robi nam taka garam masala. No po prostu świetne, pyszne, aromatyczne. I teraz za chwilę będziemy mieli cukinię na ogródku tylko robić. Ja was serdecznie pozdrawiam, polecam i do zobaczenia!